ma magia motorsportu, a nie jakieś Porsche, Ferrari i inne tałatajstwa. Jaki kraj, taki motorsport? Nie! Pokaż, jak ta koszulka wygląda. Pokaż. Ale ty pochudłeś chyba w tej koszulce coś? No ja ostatnio pochudłem, jak na po 150 km. Ja jem w trakcie, już batony jem nawet w trakcie. Ale ostatnio na jednym bidonie. Ja jechałem, zjadłem batona. Tu, kurwa, pociągnij. Ty to wiesz, jak rozłożyć nogi. Zjadłem batona, łypę jak mi zakleiło. Do Suprasza 15 km, a ja w Supraszu. Jak to chyba, a tutaj. Do rzeki. Karmi, krynkę, tymbarka i pół litra wody. Wszystko z cukrem. No jak karmi, to nie ten. Z cukrem? Dobra, weź, nie ten, od samego rana się. No, wkładaj na wagu. To jest L-ka, to dosyć Larbia. Duży rozmiar. No. I pedały 105. Tak jak cały rower 105. Czyli tak zgrałeś wszystko. Dobrze waży. 8700. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamili. Nie Kamil. I dzisiaj las. Będą najtańsze rowery szosowe karbonowe, jakie chyba są dostępne obecnie. Tak. O. Na 105, dodajmy, na 105. Bo czyli na grupie najtańsze. Takiej prawilnej, no nie na Tiagrach czy tam innych. No, na 105, dynastobiegowej, analogowej. No, ala no. No, co chciałeś powiedzieć? Nie, nic. Zapraszamy do oglądania. Pa, do. Ja się czuję troszkę, jak czasami widzę ludzi. Kupiłem rower za duży, bo dobra cena była. No, słaby pomysł. Ale ciężko jak. O, panie. Tomek, i podjazd przed tobą. Ale wiesz co, tak sobie myślę, bo można powiedzieć, że to są jedne z dwóch najtańszych rowerów szosowych dostępnych w Polsce na ramach karbonowych. Tak, tylko Giant dał ciała. Czemu? Tak, chcieli coś zrobić, no. Ale im nie pykło. Te prowadzenie linek to takie trochę z tamtej epoki. No. A u mnie elegancko. No to fajnie, ale... U mnie w tarmaku one lepiej wyglądają. Który ma lat? Ma lat. No, no właśnie. A twój katalogowo ile kosztuje? 12700. A mój? A twój jest tańszy. No, sprzęcie są takim samym, tylko wiesz co myślę? Bo mój będzie cięższy niż twój. Tak sobie myślę, bo ja mam koła na nowatekach i na maszynach, na łyżkach maszynowych. U ciebie nie będzie. Nie. To co tu się stało z wagą? Opony. Opony, druty i szersze. Tomek, coś ten podjazd to tak... zbiera się spoko. Szprychy czuć, jak się układają. Fajnie, lubię ten dźwięk. Jak strzela? No. W karbonie nie słyszałem dawno. Człowieku, nie popisuj się przy swoich koleżkach z takim mózgiem jak ty, człowieku. Bo tylko jest śmiech na sali. No i co ty powiesz o Tissierze? Że jest to konstrukcja ceniona i chwalona na świecie. Znaczy generalnie Tissier jako Giant według mnie to rowery jakościowo, które są topem, bo śmiało można powiedzieć o szosówkach Gianta, że są topem. Tu jedna rzecz. Dla której warto żyć. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Ja wiem, że Giant jako chyba jeszcze ostatni się broni cenowo, no. Bo robi rower na 105 za niecałe 13 tysięcy. No. Tak, ja wiem, 3 lata temu można było na Ultratechrze kupić takiego Tissiera. No tak. Był. Był. No. Ale ja dobrze. Pamiętam jak dziś jeszcze Madonkę starą na DI2 za 12500. Tak. Tak. Więc tam to sene wrati. To sene wrati, to sene uda się. To sene wrati. No tak, ale generalnie jeżeli chodzi o całą ofertę Gianta, to tak jak sobie myślę, jak na przykład talony, to przy pandemii z ceną trochę tam się odkleiło. Troszkę odkleiło się. To Tissiery i Gravele też dobrze. Względem konkurencji pod nazwą Emonda na przykład. Czy Tarmac, czy Scannondale, to tak naprawdę oferta Gianta pod kątem rowerów szosowych to dobrze wychodzi. Jest dobra, tak. To trzeba jak samochód jedzie.
To trzeba im przyznać. I tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę, czyli załóżmy, tak szybko licząc... To Volvo! Tak szybko licząc, jak w naszej ofercie jest Trek, Spec, Canon i jeszcze inne marki, to tak naprawdę z nimi może pod kątem ceny konkurować tylko Polygon. Bo no on tak. Ma podobną cenę, no nie jest tak ceniony, zwłaszcza w rowerach szosowych, ale jakościowo się broni. Bo on tak. Jest jeszcze ta uzana tańszy niż TCR. Tak, ale ten TCR, no te pancerze troszkę tak tu nie poszaleli. Dwa, on jest bez dętek mój, wiesz? A to też zbija masę. I wiadomo skąd będzie różnica wadze, bo one się będą różniły ponad pół kilo z wagi. Nie wiem jak, czy to dobry pomysł, że nie ma dentałek. No, taki rower też kupuje raczej kolarz amator, który raczej nie ma w pomyśle pompowania roweru co tydzień. Pompowanie i tak, ale to gorzej jak się i tak dziurę złapie, duża dziura, no. I tak dętkę musisz mieć. Patrz Tomek, czy ty widzisz to szaleństwo? Ty szalony jesteś typek. Już na wysokości podobno. Jeszcze tu to nie wierzę w uchowie, tu jeszcze dam radę wejść. Ale wracając do samego Gianta, no bo mamy tak, 200 gramów to opony, kolejne 500 gramów, znaczy nie 500, na dętkach to jest ze 150-300, no to 500 gramów to jak opony już waga zbliżona. Ale tu to jest selka, duża rama. Na duży no. Plus w Giantie zasługuje siodełko, które powtarzaliśmy, że już Giant odrobił lekcję. Tak. I mocno poprawił te siodełka swoje. Tak. Ale jeżeli sobie myślę o samym rowerze Gianta, ty kurde, nie można powiedzieć złego słowa, no bo mamy tak, ramę karbonową z Lifetime Warranty. Tak. Mamy całą grupę Shimano 105, gdzie zaciski też są i hamulce też są 105. I korba jest 105, a nie RS600 zamiennik. A kaseta? Kaseta też 105, innej nie mogą wrzucić tak naprawdę. To Tomek to, a owijka? Owijka gruz, no niestety, no nie bojmy użyć się tych słów w dzisiejszych czasach. Nie bojmy. Gruz owijka, no. Czyli tak naprawdę, kurczę, do dwóch rzeczy można się przyczepić. Do pierwsze to, jak poprowadzone są pancerze, bo nawet w moim poligonie no lepiej to troszkę im wyszło. Wygląda to dużo ładniej, ale nie można na Gianta złego słowa powiedzieć i dodatkowo to, a tam sztycownik jest jaki? Sztycownik jest karbonowy, tylko to jest ta ścięta, ona delikatnie. Z jarzynkiem aluminiowym, tak? No. Tu do tego roweru tylko pasuje, znaczy nie pasuje, ładnie by wyglądały stoczki. To wtedy wygląda jak samochód na alufeldze albo jak kobieta na szpilkach. Ale to każda szosówka, jak się włoży stożki, to ten... No taka prawda. Wygląda ładnie jak mężczyzna na szpilkach. No może i tak, no. Nie, to zacny rower w tej cenie. On nawet na promocji to koło dychy się chyba kręci. I kolor jeszcze. Kolor jest bardzo ładny. A wiesz jak ten kolor się nazywa? Jak? Jeśli dobrze pamiętam, hematite. Nie wiem co to znaczy po angielsku. Kurczę, bo tak są sztywne osie są. No są, tylko za Giantem ciągnie się jeszcze łatka ze starych czasów. Jaka? To już powoli znika, że tam były problemy kiedyś i w ogóle, i w ogóle. Aczkolwiek ostatnio nie ma problemów. Tylko żadnych. Wiesz, wtedy był inny zarząd. No właśnie, no. Weszła świeża krew, która trochę odrobiła. No ale jest coś takiego z Giantem, bo to absolutnie nie są złe rowery. To są topowe rowery i w Stanach nie ma takiego problemu. No nie. W Stanach Giant to jest synonim świetnej obsługi posprzedażowej, świetnej gwarancji i świetnych rowerów. W Polsce uchodzą to za bardzo dobre rowery. I czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? I nie już tanie. Nie są tanie już tak naprawdę. No zależy, bo z jednej strony, wiesz, Giant głośno o tym mówi, że chce gonić rowery premium. Żeby mieć rowery premium, no to raz, że musisz cenę dostosować. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale jak chcesz być premium, to musisz mieć obsługę premium, więc musisz więcej zarabiać. Więcej zarabiasz poprzez to, że podnosisz ceny swoich rowerów. Tylko czy oni mają obsługę premium, to się ty możesz wypowiedzieć. Są jakieś problemy z reklamacją, nie, z gwarancją, z częściami? Nie, mieliśmy problemu jak na razie. Nie ma nic, więc tak naprawdę, no to co mówisz, ten ciągnący się ogon, że kiedyś ktoś tam trochę nie pouwzględniał kilku reklamacji. W tej chwili mieliśmy jakiś odrzut z reklamacji, że nie, wszystkie zostały uznane. A dużo tego? Nie, mało jest tak naprawdę. Pytanie, ile to dużo, ile to mało. No właśnie, to nie da się. Jak sprzedasz 50 Giantów, a masz dwie reklamacje, to jest niedużo, nie? No. Ale jak sprzedasz 100 Giantów i masz 50 reklamacji, to już jest połowa, nie? No i tak naprawdę co, bo to w sumie wychodzi nam z tego trochę film o najtańszych rowerach szosowych karbonowych. Właśnie, bo kiedyś Giant miał jeszcze na Tiagrze karbon.
Ale jego już dawno nie ma i one nawet, ja pamiętam, jak on kosztował nawet 6 ileś, potem 7 ileś, doszedł do 8 i go chyba wycofali, z tego co pamiętam. On jeszcze był wtedy na zwykłych szczękowych hamulcach. Ale to czekaj, to ja teraz sobie na szybko przejrzę jakąś konkurencję, której może nie do końca my mamy. No bo teraz tak, z takich rowerów, które chwalą się dobrą ceną, jest w ofercie Scott. Mm. Zaraz zobaczymy, ile będzie kosztować. Podobna kwota będzie. No to Addict 12600. Mm. No i to też dobra cena, tylko tam nie ma lifetime warranty. No nie. No i obsługa posprzedażowa, to z tego co czytałem, różnie tam chyba bywa. Przy czym, nie wiem, nie siedzę, złego słowa nie chcę. Ale to jest chyba największy konkurent. Nie chcę powiedzieć. I jest jeszcze jedna marka, która może z tymi rowerami konkurować, co się Orbea zowie, której też nie mamy w ofercie. I to też sobie warto zerknąć, co tu się Aczkolwiek dzieje. Giant i Scott to są dwie największe marki na polskim rynku. Giant i Scott? Scott? Tak. Nie, co ty? Tak. Co ty? W życiu. A kto był pierwszy? A pierwszy? Największy, powiedziałeś. Największe tak. Na polskim rynku, takie pierwsze światowe marki. A, że z największych światowych, no okej. Okay. Że no, duży no. Brand w Polsce, okej, okay, no, już rozumiem. No. A no czego nie rozumiesz? To jest tak naprawdę ciężko zrozumieć? Masz problemy z inteligencją? Tak, no i Orbea kosztuje 13500. No to ja nie widzę jakiegoś tego, przy czym co ona tu ma. No jest cała na stopiące, tak jak jest. Jest cała na stopiące, czyli tu nie widzę jakiegoś argumentu, żeby... Czyli tak naprawdę, Tomek, to są dwa takie fajniejsze rowery, ciekawe. Nie w poligonie trzeba by było absolutnie wyrzucić opony, wstawić lżejsze i jakieś dętki lżejsze. Z kolei do twojego trzeba byłoby dostawić dętki prędzej czy później. Tak. I jakieś fajniejsze opony. Ale to są fajne taczki. Nawet teraz, jak jechaliśmy kawałek, jazda takim rowerem już w zupełności sprawia przyjemność. Ja wiem, że to dziwnie brzmi pewnie dla większości widzów, którzy nie mają rowerów karbonowych, ale to jest taki rower, że jak myślicie o zakupie i może tak. Ile trzeba wydać, żeby kupić fajny rower szosowy, to tyle trzeba wydać. Tak. Powyżej tak 12 tysięcy od tej kwoty trzeba zacząć się kręcić wokół. Tak, ja mówię o nowym, tak. A nie zaraz będą podsyłane jakieś, jak to się mówi, linki czy coś tam. Że tam taki, taki śmaki rower i owaki. Tak. Piździ-miździ jakieś, tak, nie, na nowy rower z gwarancją. Przy oszczędzenie 2-3 tysięcy spowoduje, że kupimy Tiagrę. Tiagra nie jest tak fajna jak 105. 105 zalicza się już do topów, no jest trzecią od góry grupą napędową. Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze się bawi w rowery karbonowe na Tiagrze. No widziałem, w Orbei jest i w Skocie też jest. Tylko potem tam nic nie przylepisz. No tam nic nie da. Ale tak, jakby mnie ktoś zapytał, jaki rower szosowy trzeba kupić, aby był fajny? Fajny pod kątem wielorakim. Karbonowy, fajny, sztywny, lekki, z dobrą gwarancją. To tak, a jeszcze do gwarancji poligona mieliśmy 5 gwarancji, wszystkie uwzględnione. Nawet jedna, gdzie ktoś sobie nakleił folię. Na folię jest dar. Zrywo i coś tam odpadło, to też dostał. Też tak kiedyś zrobiłem. I też ci coś odpadło? Klar z kierownicy karbonowej. I co? Nic, jeszcze dalej. Rozumiem. Tak, a propos tego mówię, no. Ale tak nawet jak patrzę, Tomek, z góry, to nawet mi, ja nie mówię, ale nawet Mostek w poligonie jakoś tak, chyba generalnie tutaj nad kokpitem siedział lepszy majster, bo te prowadzenie pancerzy, Mostek to tu dużo lepiej wygląda. Tu wiem, wygląda... co mnie denerwuje w tych wszystkich nowoczesnych rowerach. No. Mocowanie tych siodełek na te kliny. Jakie, co? No tu widzisz, to aero pozakrywane u ciebie, u mnie, nie? Tak. I ten klin się czasami blokuje, trzeba dobrze walnąć ręką, żeby go zluzować, jak nawet śrubę poluzujesz. I tu kolejna ciekawostka, bo był problem troszeczkę w Heliosie poligonie, że tam sztyca wpadała. No, opadały. Przez chwilę, ale co się okazuje, poligon daje w zestawie, a tradycyjny na ramę, na sadkę, bo tam jest specjalne miejsce i można z dwóch stron zabezpieczyć. Ty? Czyli jedno klinem z góry, no to... To ktoś tam myśli coś tam, co nie, robi. Nie podobają mi się te kliny, jest uciążliwe to. A mi się podoba, ja sobie nie wyobrażam teraz, jak ma na przykład faktora czy pinę, żeby mi tu jakiś zacisk był. Co ty, paździuch? Panie Boczek, jak pan nie masz nic inteligentnego do powiedzenia, to lepiej nie otwieraj pan paszczy. Dobra, idziemy jeszcze pojeździć. Idziemy. Teraz jak stąd zejść? Zjeżdżalniu, Tomek, nie, no zjeżdżalniu musisz zjeść. Tomek, obrażę się na ciebie. Nie kręcę. Weź zjedź, Tomek. O, się obrażaj. No, obrażam się. I co, po ziemniaki nie będziesz przychodził? Chodź.
Chodź, Kamil, pokaż dla jej. Idź, porwij spodenki na tyłku. Ale czemu ty masz porwać? Człowieku, ty nigdy dzieckiem nie poza byłeś. Poza tym to jest ograniczenie wagowe do 75 kilo, ta. Człowieku, jak to jest pełny Oreo? No za moich czasów to takie zjeżdżanie to były dziurawe. No zobacz jak fajnie, ty sam byłeś dziurawy, teraz jest, żyjemy w XXI wieku. Zobacz jak jest elegancko. O, tyrolka, to jest fajniejsza sprawa. To tyrolką. Tomek, tam jest rampa. Pod prąd ano. Ty, tutaj jest sprężyna, ale on stąd startuje, nie? Ale jak ja usiądę... Czekaj! Nie, to się zerwie, zobacz. Z góry chodź, z góry! No ty górny! Ole! Tomasz, ty możesz być te starym tyrolek, bo jak ta wytrzymała, to już każdy może. O, i tu od razu jak skręcam, jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Kochani moi, to, że jak skręcamy i zahaczamy butem o oponę, to nie znaczy, że rower jest za mały czy za duży. W większości rowerów tak naprawdę, jak mocno skręcasz i masz but z przodu, to zaczepisz. Jest? Tak. Ty nadążesz? Comprende? No jadę szybko. Ale wiesz o czym mowa? Ja wiem o skręcaniu, że nogą zahacza się o pedał i zawsze tak. Ludzie mówią, za mały rower. No i w biurze często się pojawia temat, że ludzie jak klikną rower przez internet, my tam ładnie na platformie zadamy cios i wyślemy do klienta bardzo piękny, to chcą zwrócić, bo on jak stoi, zawraca, to kierownicą zaczepia, oponą zaczepia o ten. To w ogóle o tym nie świadczy, bo jak jedziemy o tak i nawet o tak, to się nie zaczepia. To tylko przy zakręcie o ile stopni? Ja nie wiem o ile stopni. O 180. O 180 stopni? Ule bestio! Ty, my jakieś dodatki za pracę w trudnych warunkach powinniśmy ale mieć. Ale asfalt. O, bo to widzisz, nie pod Tissiera. Tak, Tomek, tak. Ale Elka w Giantzie jest bardzo dużym rowerem. Generalnie Elkę Giant zaleca od 1,83 m do 1,93 m. No. A Elka to jest... 58? No taka ma 57,5-58, to jest wielki rower. To jest wielki rower, to nie jak w krosie. Masa ciągnie, co? Nie wiem, co ci tam ciągnie. No patrz, ja raz przepedałowałem i jadę, a ty ile musisz się... Też raz, bo jak zacząłem... Tak, bo będzie płakał, że nie nadąży. No, będzie... Jak na wyścigu Robert P. Chłopaki! Zczekajcie! Zczekajcie na mnie! Tomek, te twoje treningi 150+, one robią robotę. Nieźle, nie? Ale jaka łyda! Kurde blade! No, mam tego Tissiera. Ja go umieszczę, gdzie go umieszczę? Tutaj go umieszczę. Za kolor dostał. Podoba się dla mnie, ale nerki nie sprzedam za niego. I to wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Pa. Dobra, to wszystko. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, subskrypcje. I rowery na platformach. O, i jeszcze prosili, żeby powiedzieć, że raty 0% co. To tak proszę. Nie od cen promocyjnych, tylko od katalogowych, bo bank. Teraz prowizja duża. Mnie po to tyle odcinków nagraliśmy, dawaj to, żebyś bo ty teraz tak. Ty mufa, ja wyjmuję. Dziękujemy za dwa maile analogowe i uwaga. W Belgii podoba się dla nas. Człowieku, te pocztówki są ja coraz... Wiem. Maile analogowe. Dinant. I drugie są pozdrowienia z Florencji. Profesjonalny amator kolarstwa. To w sumie my. I otwierasz pan przysłuch. I Florencja. A otwierasz do czego? Do butelek i on się zaraz przyda pewnie. Do coli. O. No, do coli, do tego. No. Ale ładne to. Człowieku, z jakich fajnych miejsc. No, bardzo oddawaj, dziękujemy. Bo zaraz zginął. Dobra, pa. Dzięki, pa.